Na odbywającą się co roku submisję drewna cennego trafia surowiec z całego terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, w tym wypadku z 17 nadleśnictw. Aukcja odbywa się naprzemiennie w Świdnickim i Legnickim Nadleśnictwie. Drewno znajdujące się na tej składnicy określane jest jako cenne, co oznacza, że posiada jak najlepsze walory jakościowe i wymiarowe. Mówimy o prostej, gonnej szczale, bez jakichkolwiek wad, ewentualnie grube. Na początku kupiec dostaje katalog na wszystkie sztuki znajdujące się na składnicy. Następnie wycenia je, nie wiedząc, jak ocenili daną sztukę pozostali odbiorcy. Musi tak to skalkulować, żeby później przy otwarciu ofert jego cena była po prostu najkorzystniejsza i taka oferta wygrywa. Składnica otwarta jest dla klientów od 27 stycznia do czwartku 2 lutego. Poza polskimi odbiorcami w submisji biorą udział również klienci z Austrii, Niemiec, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Rosji. Znajdują się tu głównie dęby, buki, jesiony, ale również możemy znaleźć jawory rezonansowe, możemy znaleźć olche, daglezje, modrzewia. W skali Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu uzyskane z submisji drewna cennego pieniądze nie są znaczne. Na pewno te submisje nam się opłacają jako Lasom Państwowym i generalnie od naszej wstępnej wyceny, którą tutaj robią służby brakarskie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, przeważnie przebitka jest od 50 do 200%. Najważniejszym celem submisji jest promocja drewna jako surowca cennego i wykorzystywanego w wielu dziedzinach, na przykład do budowy instrumentów muzycznych.